Bękarty Gastro, Julian Karewicz, Kacper Zalcman. Co to jest w ogóle to barbecue? No właśnie! Nie mam pojęcia. Chyba się muszę wsłuchać w podcast Benkartów Gastro. Zgadnijmy. <grymne> <grymne> Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? Bękarty Gastro. Gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej. Definicja. Moim zdaniem może to jakoś uzupełnisz barbecue to jest pieczenie we względnie niskich temperaturach o tym zaraz dopowiem więcej z udziałem dymu. Możliwe, możliwe, aczkolwiek to jest dla mnie tutaj trochę takie rozgraniczenie, jak wiesz, kiedyś się mówiło, o czym się różni hip-hop od rapu, że rap jest to techniczne jakby wiesz, no. mówienie tekstu do, rytmicznie do muzyki, a hip-hop to jest styl życia. Aha. I wydaje mi się, że tutaj, jakby no to, co powiedziałeś, pewnie jest jedną z definicji. Mm -hmm. A drugą definicją dla mnie jest to, że to jest po prostu jakiś styl życia. Po prostu, jaki preferujesz? Jakiś styl gotowania, sposób spędzania czasu. Barbecue. No, kto spróbował poprawnie zrobionego barbecue, na pewno. E, e, będzie się identyfikował e, z barbecue jako stylem życia, bo to jest po prostu pyszne jedzenie. Ale na czym polega jego magia i jakie są dokładne parametry, myślę, że wymaga to pewnego komentarza. Tak. Więc definicja barbecue to jest po prostu pieczenie w niskich temperaturach z udziałem dymu i na pewno trzeba dodać, że barbecue to nie jest wędzenie. Nie, oh, Przynajmniej o w nie klasycznym tego, rozumieniu. Tak. No właśnie, e, czym jest e, wędzenie w takim, no nazwałbym to słowiańskim e, rozumieniu? Mamy... Znaczy, problem polega na tym, że właśnie jak mieliśmy jakieś tam doświadczenia z zaszczepiania tego barbecue w, na polskim, na polskim jakby gruncie, no to to jest najczęstsze pytanie od ludzi, którzy gdzieś tam, jak na Śląsku, powiedzmy, się pojawiamy, mhm. czy w całej reszcie jakby Polski. To jakby, czy, czy, czy ten smoker, który stoi, to jest to samo co wędzok, tak zwany, hmm. tak? I ludzie tutaj często właśnie mylą te metody ze sobą. Powiedz, jakie są różnice pomiędzy tradycyjnym polskim wędzeniem, a, a hmm. tym pieczeniem z podwędzaniem barbecue? No więc tak pokrótce w takim polskim rozumieniu rozróżniamy przynajmniej dwie metody. Najbardziej popularna to jest wędzenie na zimno, czyli wędzenie w trakcie którego nie dochodzi do tak zwanej denaturacji białek, czyli nie masz wędzenia i gotowania, czyli poniżej tych 40 stopni Celsjusza z udziałem dymu. No i masz wędzenie na gorąco, które nie jest barbecue. Dlatego, że wędzenie na gorąco w naszym rozumieniu to jest jakieś 60 stopni tak. Celsjusza. To jest wciąż niższa temperatura niż to, niż to barbecue. A barbecue to jest e, używanie temperatury powyżej 110 stopni Celsjusza. Wspomnieliśmy o tym, że to jest we względnie niskich temperaturach, ale względem takiego klasycznego grillowania albo pieczenia, no bo grilluje się w temperaturach powyżej 180. Nawet no, 160, coś takiego, no. tak to prawda. To tutaj jeszcze też się znaczy do, do low and slow jeszcze przejdziemy, tak? Ale tak. tutaj zawsze jest to pytanie, okej, okay, do jakiej temperatury jest to jest to low and slow i jest to barbecue. Tutaj też pewnie znajdziesz wiele szkół, no, są takie szkoły, które mówią, że to jest 120 mhm. max. Ja często znajdowałem jakieś takie wytłumaczenia, że to jest po prostu temperatura pośrednia, tak? Czyli mm -hmm. pieczenie jakby bez udziału, bezpośredniego uderzenia żaru na, na mięso, czyli powiedzmy do tych 140-160 stopni, można mówić o tym wciąż, że to jest slow and slow. Dokładnie. O tym sobie jeszcze opowiemy, bo mamy bardzo dużo wątków do tak, przejścia, tak. więc na razie definicja. No i właśnie, prywatna historia z udziałem barbecue. Powiemy sobie też o historii takiej światowej. Ty masz do tego komentarz. No właśnie. A, powiedz, a, a, a jakie twoje. Skąd się w ogóle dowiedziałeś o barbecue? I jakie są twoje pierwsze e, doświadczenia z tą, z tą dziedziną? Moje pierwsze doświadczenie, nigdy tego nie zapomnę, to łosoś e, barbecue, robiony na minionku Webera. E, dostałem taki instruktaż, pojechałem do Niemiec. Powiedzieli, e, że na tym sprzęcie można zrobić łososia. Nawiasem mówiąc. Pokazali tylko jedno danie, nie mówiąc o tym, jakie ten sprzęt daje możliwości. W każdym razie jak po raz pierwszy spróbowałem tej ryby, która robi się bardzo krótko, jakieś 20 minut, no to stare po prostu miałem. Jakby delikatność tego mięsa rybiego plus dym, plus rab, to była po prostu poezja. Wtedy po prostu zrozumiałem, co tak naprawdę daje korzystanie z niskiej temperatury, jak wspaniale można ubogacić smak potrawy poprzez dym. I to jest moje pierwsze doświadczenie, a kolejne no to już jakby w próbach, podczas zawodów, no i jakby w koncepcjach robienia innych dań, czy klasycznych, czy autorskich o tym też powiemy sobie w dalszych segmentach. A twoje? Wiesz co? Ja pierwszy raz się z barbecue spotkałem dwadzieścia kilka lat temu, już nawet nie chcę liczyć ile to było mm. lat temu. W Stanach byłem na, pracowałem w kasynie wtedy jako mm. pomocnik kelnera i nagle poszło info w całym kasynie, że w sierpniu są tam zawody barbecue, pieczenia żeberek. Mm. Kompletnie nie miałem pojęcia o co chodzi, jak to jest w ogóle możliwe, że wokół żeberek jest jakaś wielka impreza zorganizowana. I potem faktycznie odbyła się ta impreza przez tydzień, słuchaj. Bo kasyno było wielkości Pałacu Kultury i cała ulica, która była obok tego kasyna, należała do właściciela tego kasyna, do mhm. pana Johna Asquaga. Mhm. I on tą ulicę po prostu zamknął na tydzień. I tam wjechały, wiesz, wszystkie te lokomotywy, te traki w ogóle tych, tych ekip. 100 ekip z całych stanów się zjechało i wszyscy przez tydzień napieprzali tylko żeberka. Mhm. Tam był tłum ludzi. Ja tam się zatrudniłem, bo zatrudniali ludzi z kasyna do obsługi tego, mhm. więc się zatrudniłem do sprzedawania piwa. Odkryłem wtedy właśnie, że Amerykanie naprawdę nie dbają o to, ile piwa. Y, sprzedam, a ile wypiję sam. <głos> <głos> Uznali, że jakby wiesz, że przecież nikt nie pije piwa w pracy, nie? Ale tu no. nagle Polacy się pojawili. Więc dużo wypiłem, ale po tygodniu y, sterczenia tam mhm. stwierdziłem, kurde. O co chodzi z tymi żeberkami? Dlaczego hmm. one się robią? Bo już popytałem ludzi mówią, hmm. no, te się robią 12 godzin, te coś hmm. tam, nie wiem, wiele jak to? Znaczy, że je kupili 12 godzin temu, nie? Czy żeberka, to wiesz, Aha. mama z zupy wyławiała, nie? Tak. Po prostu jak, no wiesz, 2001 rok i po prostu, wiesz, co dla ciebie znaczą żeberka? No takie mięso szare w zupie, no. nie? No, i faktycznie tam się przeszedłem jednego dnia i spróbowałem, pamiętam, z jednego stanowiska, bo to mm. był dla mnie chory pieniądz. Po prostu no. tam takie dwa, dwie kostki, no to wiesz, pięć dolków chyba kosztowały. No tak. No kupa i kasy. 20 no, lat temu. No to wtedy, wiesz, to był cały zestaw w, w jakimś tam fast foodzie, nie, tak. który uwielbiałem, no. więc to było sporo kasy, ale spróbowałem, i faktycznie no, to był odlot. Poczułem okay. jakby niebo e, i trochę to, trochę to skumałem, ale potem, wiesz, no, wróciłem do Polski i wciąż przez kilkanaście lat mhm. praktycznie nie miałem z tym żadnego kontaktu. Dopiero tak naprawdę jak zacząłem z tobą pracować mhm. i właśnie w Weberze zaczęliśmy tam na tym Smoky Mountain coś tam mhm. wędzić. No to dla mnie to był oczywiście odpał, no jakże próbowałem tych pierwszych tak. karkówek, które tam wtedy no robiłeś. właśnie. Tak. Potem karkówka stała się zawsze hitem i sposobem na to, żeby odczarować Klasyczną polską, tak. spodeszwioną zazwyczaj tak karkówkę jest, tak jest. i przedstawić ją w kontekście soczystości, tak. smaku e, i absolutnie rewelacyjnej tekstury. No właśnie, e, Twoja prywatna historia. A jak barbecue e, ulokować w historii e, światowych kulinariów? O, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo był taki czas, że faktycznie e, trochę się tym interesowałem i ostro to zgłębiłem. bo takie pierwsze, co się nasuwa, jakby taka pierwsza myśl, która się nasuwa, to, no, że to pochodzi ze Stanów, nie? Jakby, mhm. że to oczywiście wymyślili Amerykanie, bo to przecież jest najpopularniejsze w Stanach, ale to jest nieprawda. Mhm. Okazuje się, że słuchaj, barbecue czy też barbacoa, jak to nazywa się o. w Meksyku, przyszło do Stanów z Meksyku. No jakby to nie jest przypadek, że wiesz, te Stany, tam Nowy Meksyk, Teksas, mhm. one są daleko na południu, tak, blisko tej granicy z Meksykiem. No, i faktycznie wychodzi na to, że imigranci, jakby meksykańscy, przynieśli ten, ten temat ze sobą do, do Stanów. Barbacoa meksykańskiego ja też próbowałem, ale myślę, że nie, nie będzie jeszcze gotowy odcinek na, na moim vlogu podróżniczym, ale to było naprawdę niesamowite przeżycie. Tylko tam faktycznie to się nazywa Barbacoa del ojo i to jest po prostu zakopywanie tego całego mięsa w ziemi. Tak? Tam wykładają tą dziurę liśćmi wrzucają żar do środka, mhm. znaczy wrzucają żar, na to kładą liście, na to kładą, wiesz, mięso, mnóstwo mięsa, to jeszcze przykrywają liśćmi agawy, zasypują to pod ziemią i jakby w kilka godzin to zostawiają pod ziemią. I to jest barbacoa meksykańska. Mhm. Tylko, że znów, Meksykanie też podobno tego nie wymyślili. Okay. Podobno wymyślili to, słuchaj, na Karaibach. Aha. I to jest też ciekawa historia, bo w ogóle i w Meksyku i na Karaibach y, nie ma, nie, nie było jakby mięsa tak, przed mhm. przybyciem Hiszpanów. Tam po prostu jadło się, wiesz, tam psy, kurde, świerszcze, jakąś tam dziczyznę. No. Nie było wołowiny, nie było wieprzowiny, nie było mhm. koni, tak to wszystko przywieźli y, Hiszpanie Aha. ze sobą. No ale tutaj jakby mieli już te, te techniki pieczenia mięsa właśnie gdzieś tam w tych, w tych, w tych dołach, tak, w takiej mhm. niskiej temperaturze. I podobno właśnie jak tam przywieźli świnie i krowy Hiszpanie, to tamci Indianie z tej Hispanioli chyba, czy tam mm. gdzie tam Kolumb jako pierwszy dotarł, wrzucili to do tego właśnie, do tego dołu, czy tam, wiesz, no nie wiem mm. dokładnie jak to wyglądało, ale mówi się, że pochodzi to właśnie z Wysp Karaibskich, tak rutowo. Pewnie jakby się zagłębić mocniej, e, to jest tylko moja intuicja, to doszlibyśmy do wniosku, że pewnie takie barbecue to było wynalezione w ogóle przez ludzi pierwotnych. No tak, że tam dzik pieczony w średniowieczu na, no. na, na ognie, na, na ogniu też no. Y, jakby, no ale nie wiem, nie wiem jaka jest, no, pewnie bardziej tutaj chodzi o też to w połączeniu z genezą tego słowa barbecue, okay. nie? Czyli, no nie wiem. Może też chodzi o niską temperaturę, może takiego dzika po prostu się robiło jak jak kepsa po prostu bardziej na, wiesz, no na, no. na żarze. Tak. Y, a tutaj faktycznie, no to była walka o tą niską temperaturę i, i o jakieś takie jakby no tak, niska temperatura jest y, y, kluczowa y, oraz ta strefa pośredniego grzania de facto, czyli nie masz języków ognia bezpośrednio pod podprawą, tylko gdzieś tam na peryferiach, y, charakteryzuje barbecue, i jest to dobra okazja, żeby powiedzieć coś o parametrach. Chyba taką właśnie kluczową kwestią dotyczącą barbecue jest y, praca w umiarkowanych y, temperaturach, względnie niskich, przynajmniej względem pieczenia. Co nam to daje de facto? Przede wszystkim, taki jest mój pogląd i przypuszczam, że go potwierdzisz. W ogóle coś takiego jak przetwarzanie termiczne to jest forma kompromisu między przetworzeniem białek a ulatywaniem wody. I tak najbardziej, najbardziej, najprostszym takim przykładem jest to, że jakbyś wrzucił kawał mięsa w żar, najlepiej w ogóle bezpośrednio do ogniska, no to w pewnym momencie ono byłoby przetworzone termicznie. Ale uleciałaby z niego cała woda. To też. I soczystość. Też, wiesz co, ja bym tutaj jeszcze poruszył temat y, tkanki łącznej, bo to jest hmm. jakby pytanie też, które kawałki mięsa. Bo tu też jest element hmm. historii w tym, o tym akurat nie wspomnieliśmy, no. że y, jakby niewolnicy pracujący hmm. w Stanach, no to wprowadzili te, to barbecue na wyższy level. Hmm. Głównie dlatego, że jedyne kawałki mięsa, jakie, z jakimi mieli do czynienia, to były kawałki twarde, przerośnięte tkanką łączną. Hmm. Którą po prostu trzeba wytopić właśnie w tak niskiej temperaturze przez najlepiej długi czas, tak. nie wysuszając przy tym całego kawałka mięsa. I ta tkanka łączna w jakimś tam poziomie zamienia się w pyszny żel, taki tak. po prostu aż płynny, na którym najbardziej nam zależy. Więc tutaj są te kilka tych elementów: wytopić tak. tkankę łączną. Nie wysuszyć mięsa, jakby mm -hmm. zadbać o to, tak. i trzeba ściąć białka po prostu, no bo jakby surowego mięsa, surowego mostka też nie pogryziemy. Tak, dokładnie, więc no, sam to podkreśliłeś, że barbecue to jest idealny format, jeśli w ogóle nie jedyny tak naprawdę optymalny format do przetwarzania. Tzw. twardych, kolagenowych części mięsa, ale tak naprawdę pozwalający nam przetwarzać różnego typu surowce, chociażby rybę, o której wspomnieliśmy, jak i steki. Krótko mówiąc, względnie niska temperatura pozwala nam zachować w danym surowcu większą porcję wodę, wody, która to przekłada się na soczystość w potrawie. No i drugi element, drugi aspekt to jest udział dymu. W tak. samym procesie tego pieczenia w dymie. E... Tak, to jest taka podstawowa przyprawa, jakby mhm. też często się mówi, właśnie, że yy, no, to tak jak w wędzeniu. Tak? W wędzeniu mhm. chodzi nam o to, żeby był ten jakby żeby oczywiście zabezpieczyć to mięso jakoś się tam zakonserwować, ale ten mhm. smak dymu jest dla nas już tak ważny, że po prostu, wiesz, no nie wiem, teksańska taka mhm. podstawowa mieszanka przypraw. To jest sól, pieprz, dym, koniec. No tak, tak. tak. Tak, więc tutaj to też ten element zawsze się pojawia. On się pojawił jakby siłą rzeczy, gdzieś tam u zarania dziejów, ale tak. teraz faktycznie dba się o to, żeby on zawsze był, nawet jeżeli tak. mamy sprzęty, nie wiem, gazowe czy elektryczne. Tak, ja w ogóle mówię, jak powiedziałeś, że ta podstawowa mieszanka sól piebrzdym, e, to mi się przypomniało, jak ona się nazywa. Nazywa się dalmatyńska. I to, to wiem, w ogóle, jak po raz pierwszy usłyszałem nazwę dalmatyńska, to pomyślałem, boże, z jakiejś Dalmacji czy coś takiego, a potem uświadomiłem sobie, że jest przecież sól <noise> jest biała, pieprz czarny i dalmatyńska odnosi się do rasy psa no czarno-białego. Tak. No, to wszystko z Meksyku pochodzi. No dokładnie, więc <noise> tam to taki fun fact. No dobrze, dobrze, że mamy płynne przejście, bo jeżeli mówimy o, o barbecue, to no... Koniecznie trzeba powiedzieć o tak zwanych rabach, czyli mieszankach przypraw, które stosuje się do barbecue. Do czego służą te przyprawy? Poza tym, że dodają smaku, jakich kompozycji się używa? Myślę, że możesz coś o tym powiedzieć, bo jesteś ekspertem od przypraw. No tak, no wiesz, jeżeli chodzi o przyprawy, no to ja powiem szczerze, przez długi czas byłem takiego, byłem wyznawcą takiej teorii, że. Te raby, które hmm. kupujemy gotowe do barbecue, no to to jest jakoś tam strata pieniędzy, bo przecież hmm. my jesteśmy od tego właśnie mistrzami grillowania, hmm. żeby sobie sami skomponować, dobrać hmm. i tak dalej. I to jest słuszna droga. Hmm. Ale z drugiej strony mamy cały pierdyliard po prostu gotowych rabów zrobionych przez mistrzów barbecue ze Stanów, hmm. którzy tutaj ja naprawdę trzeba to podkreślać yy, cały czas, że my mamy opóźnienie jakby do barbecue takie stuletnie, tak? My się no. dopiero tego tematu uczymy. Okej, okay, gdybyśmy tradycyjnie wędzili, to, jest, to my mamy, my jesteśmy do przodu, no. tak, ale to jest dziedzina, w której po prostu, no, w Stanach od dekad ludzie te no. mieszanki przypraw jakoś tam usprawniają, poprawiają te swoje przepisy. No te, no. te rzeczy, na które my teraz wpadamy, to oni pewnie wpadli już 50 lat temu, tak? No zdecydowanie. Tak, więc tutaj to jest fajny temat do po prostu uczenia się tego, tak. jak przyprawiać mięso. Ile tego dawać, tak jakie fajne po prostu kombinacje smakowe możemy znaleźć w różnych częściach świata tak naprawdę, tak. no bo nie wiem, są oczywiście klasyczne wiesz, przyprawy, nie wiem, no, mogę tutaj parę mhm. nazw wymienić, bo ja już dotarłem do tego, że po prostu zacząłem kupować w mhm. końcu te, te przyprawy najpierw na własny użytek, mhm. a teraz możecie je znaleźć w sklepie www.grillbusters.pl, mamy tam po prostu cały wybór tego. Ale no, uznałem, że jest mi to mega potrzebne, żeby te wszystkie przyprawy po prostu znać, bo są firmy jakieś tam kultowe, nie wiem, Blue Kosmos Cosmos Q, tak. Jest facet, który się nazywa Midhead. Oni wszyscy robią swoje przyprawy i, i tak naprawdę z tego się trzeba uczyć. Tak? To jest w ogóle fajny patent, próbowanie tych przypraw. I nie wiem, wyszukiwanie smaków to jest jakby takie mm. ćwiczenie dla kucharzy, czy dla każdego, tak? Po mm. prostu, że czy jestem w stanie rozpoznać, co w tej przyprawie jest? Potem no. możesz sobie przeczytać skład mm. mniej więcej i potwierdzić, czy, mm. czy, ile z tych rzeczy trafiłeś. No bo wiadomo, że tam sól, cukier, pieprz, to każdy zgadnie, ale oprócz tego co. No i jednak testowanie tego na, na różnych po prostu mięsach, no co, co do kurczaka, co do wieprzowiny, to jest fantastyczna zabawa, rozwija na maksa, bo to są jakieś połączenia smakowe, które nigdy w życiu by się nie przyszły do głowy, nie mhm. wiem, jest na przykład przyprawa kultowego w ogóle gościa, jeżeli chodzi o barbecue, może jeszcze o nim powiesz dwa słowa, Aaron Franklin, mhm. jest po prostu przyprawa do steków, w której tak. on po prostu jak ja jej spróbowałem, czy tak Jezus Maria, co tam jest w ogóle, to jest jakieś... Umami po prostu no. level milion w ogóle, i dopiero jak doczytałem, to zorientowałem się, że tam są zmielone grzyby, takie. O! I tu się jakby wszystko wyjaśnia, tak? Generalnie e, e, tak naprawdę, barbaki łączy się z rabem e, w taki sposób, że to jest w ogóle idealne środowisko do tego, żeby tych przypraw nawalić bardzo dużo. Bo wyobraź Można. sobie, że miałbyś coś e, de facto zapanierowanego w tych przyprawach położyć bezpośrednio e, nad żar. Przecież to ci się spali. Ale w ogóle najlepsze jest to, że mnóstwo tych przypraw, na przykład do wieprzowiny, czy do kurczaka, do mm. wołowiny raczej nie, mm -hmm. ma w ogóle bardzo dużo cukru. No. To są przyprawy, które ja mogę jeść łyżkami w ogóle, tak. prosto z pudełka, a jak się je po prostu jeszcze doda na mięso i ono przez te tam 8 czy 6 godzin, czy, czy 10, właśnie tak się lekko skarmelizuje, mhm. jeszcze wniknie w to mięso, no to to są przepiękne rzeczy. No więc rab ma przynajmniej podwójne zastosowanie, bo poza tym, że dosmacza mięso, jest przyprawą, tak, tak jak tak. dosmaczamy inne potrawy przyprawami, tak i tutaj się dzieje, ale jeszcze pełni funkcję takiego, takiej sfery, która przyjmuje dym. I tam wytwarza się szereg reakcji chemicznych, które są tak naprawdę odpowiedzialne za smak w gotowaniu. Ale dają też kolor przyprawy, nie? To jest jakby tak. tutaj, wiesz, jeżeli masz, nie wiem, paprykę jakąś tam mhm. wędzoną, czy tam jakąś kurkumę, czy coś, no to potem piękne to mięso wychodzi. Może jeżeli już mówimy o kolorze, to o, o tym bark, to już kiedyś mhm. mówiliśmy o tym jakby takiej warstwie y, skarmelizowanego... <laughs> nie mogę używać <laughs> już tego słowa. <laughs> Takiego, ale nie, to bardziej chodzi o, o obwędzenie tego no. mięsa, tak? Czyli tak. po prostu Amerykanie akceptują ten taki już czarny kolor, tak. który, jest, y, który jest na mięsie. Nawiasem mówiąc, niedopuszczalny w polskiej Oczywiście. szkole wędzarnictwa. Y, pamiętam pierwsze zdjęcia Pastrami czy Pult które wrzucaliśmy na grupy grillowe, to na wędzone pojazd. oponami, tak, tak, zatruł. Pojazd. Amerykanie no. nie wyobrażają sobie inaczej. Musi być po prostu tak ten brąz już wpadający w czarny. Taki... Nie, to jest czarne. To jest czarne, no, no dobra. No, chciałem być delikatny. Czarne. To jest po prostu czarny kolor. No. I, I to faktycznie jest hejtowane w Polsce. Wiesz co, jeżeli mówiliśmy o przyprawach, to warto mm. jeszcze powiedzieć dosłownie dwa słowa o sosach barbecue. Tak, to też jest przyprawa. Bo to jest taki temat, który no ja sam jak pierwszy raz spróbowałem mm. sosu barbecue w tym mm. wspomnianym 2001 roku, no to dla mnie to był trudny smak. Zwłaszcza tak. jak to był podwędzony sos. No to mhm. dla mnie to smakowało jak spalona deska. Tak, Ja tego wtedy nie rozumiałem. Często właśnie nam się kojarzą te sosy z, z sosami na bazie keczupu, lekko mhm. podwędzonymi, ultrasłodkimi. Mhm. Tylko tutaj trzeba jeden mit obalić, ja już go obalałem nie mhm. raz. Nie ma jednego przepisu na sos barbecue. Mhm. W każdym stanie, w każdej wsi w Stanach Zjednoczonych znajdziesz inny sos barbecue. Każdy typ, który robi barbecue u siebie w ogródku, ma swój autorski sos barbecue. To jest po prostu sos, którego się używa do grillowanego mięsa. Przeznaczenia tych sosów są bardzo różne. Czasami to są sosy, które stawiasz na stole jako dodatek. Czasami to są to glazury, którymi smarujesz mięso, które są na maksa słodkie. Czasami są to tak zwane mopy, którymi mm. też smarujesz mięso, tak. które już są bardziej kwaśne. Tak. A czasami są to po prostu sosy, też na bazie octu których po prostu dolewasz do pultporka na sam koniec, tak. mieszasz to, co są właśnie, nie wiem, tam Tennessee Red, na przykład tak. Blue Hoga, czy jakieś tego typu. One już są bardziej kwaśne, czy takie tak. po prostu jak się w Teksasie używa, no to tam jest podobno tylko jakby już Ocet, y, Sos Chili i, mm. jakby, i tyle, tak? Yy, I są nawet białe sosy barbecue. Są białe, Alabama Barbecue no. Sos, to jest sos, którego używano do kurczaka na początku no. y, i tak. I, więc nie ma tutaj jakby żadnych kompleksów. Tak. Jak robicie swój sos. Jakiś do grilla, to możecie go spokojnie nazwać sosem barbecue, nie wiem, z Józefosławia, Osławia, tak. Ja, ja tak moje nazywam, tak, no. czy nie wiem, z Radomia, czy skąd tam jesteście, uważam. W każdym razie, co by nie mówić, jest to kolejna przyprawa, którą na różne sposoby można dodać do naszego barbecue, czy to poprzez glazurowanie... Ta. Czyli smarowanie skórki mięsa, po to, żeby ona przyjęła jeszcze więcej dymu i się przy okazji. na, na sam koniec, Dokładnie. tak? Dokładnie. Tak. A można po prostu porwać na przykład łopatkę wieprzową i wcisnąć troszeczkę tego sosu barbecue po to, żeby samo mięso poszarpane nabrało tego smaku. I dodać do sałatki. Jak ktoś bardzo się uprze to. albo też postawić na stole po prostu. I taki rzadki sos barbecue też się można na talerzu dodawać. Też się to robi. Dobra. E... Kolejne nieodzowne elementy dotyczące barbecue. E, wiem, że korzystałeś z tak zwanego psik-psika. A, tak, no, no zdarza, zdarza mi się, aczkolwiek no. no tutaj kurde, no często one się zatykają, więc jakby <laughs> chyba lepiej mi się sprawdza pędzel, no. e, bo tutaj faktycznie, no tam już nie może okay. być przypraw, to tak. musi być po prostu płyn, ale y, robi się taki, to jest właśnie ten taki mop, gdzie często mm. to jest y, głównie Słodko-kwaśna rzecz, nawet, okay. nawet z, z naciskiem na kwaśna, czyli okay. to jest często jakiś ocet jabłkowy, mm -hmm. zwykły ocet spirytusowy wymieszany, nie wiem, z na przykład sokiem owocowym, albo okay. Coca-Colą, albo na przykład y, alkoholem jakimś, tak? No. I to jest coś, co się tam, prawda, aplikuje na mięso. Raczej w ostatnim etapie już tego pieczenia, okay. żeby jakoś tam. Nada jeszcze poprawić ten bark, tak. poprawić smak, i jeszcze spowodować, że ten dym, prawda, jeszcze bardziej się będzie trzymał mięsa. I chyba trzeba dodać, żeby mięso nawilżać. Tak, 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 oczywiście. Po to, żeby tej e, wilgoci. No... Wspomnieliśmy o tym, że pracujemy na niskich temperaturach po to, żeby zachować więcej wilgoci w mięsie, ale to nie znaczy, że ta wilgoć nie zostaje wytracana. Tak, ta, ten temat wilgotności jest w ogóle. Bardzo obecny, tak, bo to tak. jest jakby to znowu, czego nie ma w tradycyjnym polskim mm. wędzeniu, bo tutaj nikt nie stawia misek z wodą mm. po prostu, raczej, raczej stara się, starają się ludzie robić tak, żeby to trochę się tam podsuszyło też, mm. natomiast w tym barbecue amerykańskim to jest bardzo ważne, mm. akurat w tych lokomotywach ich to mm. chyba się tego nie stosuje za bardzo, tutaj raczej te mopy wjeżdżają mm. i takie nawilżanie tego mięsa, ale no, ta, ta kultowa wędzarnia Webera, Smoky Mountain, tam się po prostu wstawia miskę z wodą, tak. żeby po prostu, to nie jest parowanie, bo ludzie często nie. myślą, że to działa jak parowanie w piekarniku. To nie jest tak, to jest jakby delikatne naprawdę po prostu nawilżanie tej, tego środowiska. Para no to już w pewnym sensie gotuje to mięso, tak? tak? Tutaj bardziej po prostu dbamy o to, żeby ono się nie wysuszało. Mhm. A z kolei na przykład y, producenci ceramików mówią mhm. o tym, że tam po prostu y, tak dobrze są te, te grille zaizolowane, że ta cała wilgotność, która tam jakby wyparowuje, nie, nie wiem do końca, jak to tłumaczą, ale że Wilgotność ta, własna. Tak, tak po, że, że tam nie musisz nic stawiać po prostu y, dodatkowo, że i, to, i to też sprawdziłem, że faktycznie nie trzeba tego robić w A To bardzo ciekawe. Y, czyli wychodzi na to, że jest wiele sposobów na to, żeby zachować, y, w danym surowcu wilgotność. Można to robić poprzez te psik-psiki, w których zazwyczaj znajduje się jakiś tam ocet z sokiem słodko-kwaśne, krótko mówiąc. Można przez mopa, Mopy, czyli tam tak, tak. nie musisz cedzić tych przypraw, które nadałeś, tylko normalnie smarujesz. Ale możesz też poprzez dodanie misy z wodą, bądź pracy na szczelnym grillu, który... Ten sok własny z mięsa zachowuje ci w y, y, przestrzeni, w której się odbywa to pieczenie. Ja uważam, że dodatkowo jeszcze warto wspomnieć o wodzie. Woda, poza tym, że na wilża to jeszcze jest dobrym transporterem temperatury. Po prostu w wodzie tak. temperatura rozchodzi się bardziej optymalnie i ona jest obecna w barbecue, y, a dowiedzieliśmy się o tym korzystając właśnie z minionków tak zwanych. Y, tak. Mountain Water Smoker, w których yy, tak naprawdę potrawy wychodzą na poziomie konkursowym, jeżeli się. Dobrze. Czy to jest ten moment, w którym pogadamy o sprzętach do barbecue? To jest ten moment, o których w którym pogadamy. Barbecue nieodzownie kojarzy się ze sprzętem, który nazywa się potocznie lokomotywą. My, my to nazywamy lokomotywą, Amerykanie nazywają to offside smoker. Coś, tak, tak. jak pierwszy raz usłyszałem, to nie do końca wiedziałem o co no, chodzi. No. Co to jest ta lokomotywa? Więc mamy coś, co rzeczywiście wygląda jak lokomotywa. E, e, I rzeczywiście źródło ża żaru znajduje się w takiej skrzyneczce obok, poza jakby tym paleniskiem, w którym zazwyczaj rozpala się drewno e, i to drewno. Samym drewnem, właśnie Dokładnie. tutaj trzeba też powiedzieć, że to jest samo drewno. No. Tak, i to drewno przechodzi że, przez taki kanał, wchodzi do e, tej lokomotywy, a potem dozuje się. Yy, ilość wypuszczanego dymu przez komin. Ogólnie jest to trudny sprzęt. Yy, mieliśmy na nim okazję pracować w lubyczy królewskiej, tak, w świninie. Tak, tak. Gdzie przyjechał Grillmaster z Niderlandów i tam w dużych ilościach się przetwarzało różnego typu potrawy. Tam cały czas trzeba było rotować produktami. Oczywiście, znaczy to mi się wydaje, że to też jest, bo wiem, że Amerykanie ostro nad tym pracują, mhm. żeby to się równomiernie tam rozprowadzało. Mhm. To chyba nie jest możliwe, żeby zawsze było równomiernie, ale faktycznie w tej, w tej wędzarni to było ekstremalne, po prostu, tak. bo co leżało blisko tego paleniska. Tak. To było czarne i spalone, co, robiło... co leżało daleko. Było po prostu mm. uwędzone tradycyjną polską metodą w 60 stopniach. Tak? <grym> Dokładnie. E, więc e, taki, to nie tylko się rotowało na płaszczyźnie przód e, koniec ale też e, w głębi bliżej e, i bliżej tego. Bliżej drzwiczek więc e, taka lokomotywa e, to jest sprzęt dla osób, które naprawdę chcą opanować barbecue i e, pracę z żarem, to jest w, olbrzymie wyzwanie. I muszą dużo jakby przy tym czasu spędzić. Tak. Widziałeś, jak Aaron Franklin produkuje wędzarnie, bo Aaron Franklin, Franklin no. w ogóle produkuje swoje wędzarnie i on no. i takie właśnie lokomotywy i to, to są najczęściej takie czekaj czy to się nazywa boiler czy broiler bo mi się zawsze mylą to dwa słowa nie boiler tak chyba broiler bo to jest ten Kurczę, no. dobra okej okay, tak no. dobra broiler tak no. on po prostu znajduje gdzieś tam na złomowisku takie brojlery no. i on je dopiero przerabia na taką na taką właśnie wędzarnię sygnowaną jego nazwiskiem okay. i to jest w ogóle niesamowite, że po prostu on tego robi, nie wiem, no chyba nie robi tego dużo, nie robi tego metodą jakąś przemysłową, mm -hmm. ale faktycznie no, ma to dobrze rozkminione jak kiedyś oglądałem film o tym, że on po prostu tutaj wszystko ma znaczenie, po prostu, mhm. gdzie ten ruszt umieścisz, gdzie jest powiedzmy, wiesz, wylot tego powietrza, mhm. czy ten komin jest na górze, czy ten komin jest z boku, tak, bo to wszystko jakby mhm. on już ma totalnie policzone i sprawdzone, żeby ten dym możliwie najlepiej op, o, 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 owędził mhm. całe to mięso i żeby ta temperatura się równomiernie rozprowadzała, więc jeżeli jesteście takimi zwolennikami mhm. zrób to sam, to to jest fajna zabawa, jakby hmm. budowanie takich wędzarni po prostu samemu tak. i dopracowywanie tych elementów. Muszę przyznać, że e, trochę mi ta, ten sprzęt nabił ćwieka, jak pracowałem na nim, bo potrawy, przynajmniej na początku, nie wychodziły mi tak smacznie jak osobie, która była bardziej wprawiona. I rzeczywiście miałem wrażenie, że u niego dania są równe, i wszystkie kurczaki mają tą samą soczystość, a mi tak łatwo nie szło. Potem zacząłem podglądać, jak on rotuje tymi produktami jaki jest w ogóle modus operandi. I no, naprawdę gra warta świeczki. Ale też sprzęt, a który. Ale trzeba przy tym stać cały czas. No, no, stop trzeba nie, przy tym nie stać. Nie ma tak, że sobie wrzucasz Co? na 12 godzin i masz nie. głowy. E, więc fajna zabawa. E, zdecydowanym ułatwieniem e, może być dla Was zakup tak zwanego pellet smokera. Czyli właściwie maszyny, która by działała na podobnej zasadzie: tylko że źródło ciepła jest elektryczne, e, a dym e, e, wynika z tego, że się tam przypiekają te drewienka, tak zwane pelety. I tam, to też zależy od marki sprzętu, z której korzystacie, teoretycznie ta temperatura jest o wiele lepiej rozłożona. No ale przejdźmy do klasycznych... Działa to, wiesz co, dzia, działa to trochę jak piec na echogroszek. Tak. Jest to temat bardzo hejtowany tak. przez wielbicieli barbecue amerykańskich. Widziałem jakieś tam tak. właśnie mhm. takie, takie memy, gdzie po prostu facet trzyma takie coś, co wygląda jak... Jak kozie bobki. No. I właśnie napisane, że tutaj mam nowy, super ekologiczny pelet do tak. więc Ale jest to mega łatwe. Znaczy, ja różne słyszałem opinie o tych paleciakach. Jedni się jarają, bo to jest bardzo wygodne, po mm. prostu nie trzeba nic tam podrzucać, nie trzeba nic z tym kombinować. Też słyszałem jakieś takie um, opinie, że to nie jest do końca tak powiedzmy łatwe, że mm. różnie te pelety się tam zachowują. Nie wiem, ja, nie mam, ja mam praktycznie zerowe doświadczenie, może dwa razy wrzucił. Znaczy, użyłem. biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy sobie o lokomotywie, czyli sprzęcie ekstremalnie znaczy. wymagającym. Y wymagającym przede wszystkim wiedzy i nagle ktoś kupuje sobie pelet i powiedzmy, że wychodzi mu ta potrawa bez jakiejś specjalnej uważności, no to taki fachura od lokomotywy jest po prostu wkurwiony, <śm> nie? <śm> <To jest śm> zwyczajnie kurwa, <śm> <śm> Dlatego jest hejt. No dokładnie, to jest jak wiesz, no... Więc tak, no dobra, lo lokomotywa, lokomotywą, ale e, tak naprawdę nasza przygoda e, barbecue zaczęła się od zupełnie innego sprzętu. Powiesz coś o nim? Tak, Smoky Mountain. No to Smoky Mountain e, Webera, dla mnie to był szok. Jak mhm. zaczęliśmy tego używać, bo ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. No, jakaś taka po prostu. Ja się tego bałem w ogóle. Jakiś taki minionek stoi no. po prostu, e, ale tak, ty, ty mnie tego nauczyłeś używać i. Jak pierwszy raz spróbowałem mięsa ze Smoky Mountain, to byłem totalnie w szoku. Mhm. Faktycznie jest to sprzęt kultowy w Stanach. Mhm. Oprócz tam, oczywiście, to pewnie zależy od, od, od klienta, mhm. od typu, jakby, gościa. Yy, no bo wiadomo, że jeden woli się bawić z tą, pewnie w Teksasie, to raczej mhm. te, te offside'owe smokery, ale jest to mega popularny yy, temat w całych Stanach. No, bo to jest taka wędzarnia w sumie, to trochę moim zdaniem działa jak pelec. Jak umiesz hmm. już ją obsługiwać. To jest sprzęt praktycznie bezobsługowy. Musisz no. go tylko w odpowiedni sposób rozpalić, dorzucić trochę drewienek yy, i po prostu na, napełnić tą miskę wodą. Kładziesz to mięso, wbijasz termometr i praktycznie możesz zapomnieć. Trochę tak. Jeżeli, tam tam, jeżeli, jeżeli coś robisz przez nie wiem, 12 godzin, no to na pewno będziesz musiał tam trochę tego towaru dorzucić, mhm. ale raczej to na jakieś tam 5-6 godzin odpowiednio rozpalona yy, wędzarnia Smoky Mountain. To moim zdaniem spokojnie wystarcza mm -hmm. jedno załadowanie tego Excellent. sprzętu. A powiesz coś o takiej optymalnej metodzie rozpalania. Jaki jest w ogóle, jaka jest zasada rozpalania Smoky Montena? Wiesz co, różne są, różne są metody, ale taka najpopularniejsza, której ty mnie zresztą nauczyłeś. Mm -hmm. Tutaj zresztą macie filmik o tej metodzie, bo kiedyś ją mm -hmm. wrzuciłem, to jest Ring of Fire. Czyli mm -hmm. po prostu rozpalasz niedużo tego, tego brykietu, wysypujesz go na środek, dookoła rozsypujesz. Aha, no i tutaj jakby o paliwie trzeba wspomnieć. Mm -hmm. Że raczej używa się brykietu w tych bazarniach, tak. bo on daje jakby pewniejszy. Znaczy, jeżeli chcecie oczywiście dorzucać często, może być to tak też węgiel mm. drzewny, mm. ale raczej używa się brykietu, bo tutaj mamy no, pewną, jakby określony czas, przez jaki ten brykiet będzie działał. Na nierozpalony brykiet kładzie się po prostu drewnka, które się stopniowo zapalają. Mm. Te, ten dym też się tam z, powolutku sączy, nie ma go bardzo dużo, mm. więc, ale metod pewnie byśmy znaleźli trochę więcej. Ym, ale tak, no to jest, to jest dosyć bezobsługowy sprzęt. Tak. No i co? Do tego żaru dorzuca się albo szczapy drewna, albo niektórzy dorzucają ym, drewienek, takich drewienek. Chipsów. tak, tak. E, Tutaj jest spór. E, ciekaw jestem, jaki jest Twój pogląd. E, niektórzy producenci zachęcają do tego, żeby drewienka namaczać w wodzie. Czy Ty tak e, wiesz co, robiłeś? Tutaj, tak, oczywiście. No to jest jakby wiesz, że jak Ci mówi Weber, że masz namaczać, to namaczasz, tak? To, namaczasz, jak to ja masz nawet na pasce napisane. No tutaj. Faktycznie jest ten spór, który no tutaj oburzają się też wędzarnicy, że, że, tu, że nie można. Tak? No mm. mi się wydaje, że czym innym jest niewysuszone drewno, no. y, które ma tam jeszcze, wiesz, po prostu żywice czy coś mm. nie, i po prostu naprawdę dać no. ten dym taki, no, takie tumany dymu, tak. tego niezbyt dobrego. Tak. Natomiast czym innym jak, jak drewno jest wysuszone, mm. i namaczasz je wodą tylko po to, żeby ono się wolniej paliło, mm. tak? Tutaj też mówi się o tym, że te tumany, no. tam białego dymu się pojawiają. Moim zdaniem to jest bardziej para. Po prostu no, mm. wrzucasz mokre drewienka, no to para plus zwykły dym mm. to nie jest już ten dym, który pochodzi z jakby z tego mokrego drewna. Tym niemniej. Ja w Smoky Mountain czy w sprzętach węglowych raczej używam tak zwanych Chunksów. Mhm. Y, które one po prostu, wiesz, jest mały dopływ, dopływ tlenu, one tak. się za bardzo nie, nie zapalą, nie zrobisz sobie ogniska w tym grillu y, i one dłużej po prostu palą, nie trzeba ich dużo dorzucać. Ja te drewienka pewnie jeszcze powiemy sobie o grillowaniu, takim mm -hmm. wędzeniu na grillu gazowym. No. Ja tego używam głównie na grillu gazowym. Ja też. E, ja bardzo lubię po prostu, wiesz, ćwiartki pieńków e, wrzucać i zazwyczaj korzystam z dobrze wysuszonych. Po prostu e, wiesz no uwędziłem pewnie Kilka ton pastrami w swoim życiu i miałem takie możliwości testowania smakowego. Co najlepiej mi się sprawdzały, dobrze wysuszone kawałki drzew liściastych, najlepiej owocowych. Eee, o samym smaku to jeszcze za chwilę pogadamy, dobra? dobra? No dobra, czyli mamy tak minionka A, mi, a właśnie, bo ja, mówisz, że, że wędziłeś pastrami, a to na jakim sprzęcie to robisz? Na minionkach wędziłem. Wędziłeś na minionkach? Na minionkach A, mi się zdawało, że na borniakach, nie? Na borniakach też, bo te testowałem tylko tak, ja w ogóle robiłem no powiedz o borniaku, bo ja w ogóle tego sprzętu nie znam Generalnie zajarałem się elektryczną wędzarnią w tym wypadku, borniakiem Stary na tej zasadzie zabawnej, że tak opanowałem stare minionka. Yy, rąbałem drewno, suszyłem, yy, sterowałem dolotami powietrza, dolewałem wody do mis i robiłem to pastrami i w pewnym momencie po kilkudziesięciu kilogramach zmarnowanego mięsa miałem mój perfect surf. Idealne pastrami, soczyste, yy, piękny bark i tak dalej. Nagle mam tego borniaczka, który jest elektryczną wędzarnią, przypominającą lodówkę. Z boku dosypuje się takich, takiego pyłu wędzarniczego. Tutaj ma, miałem taki model, gdzie się ustawia jeszcze temperaturę, dokładnie co do stopnia Celsjusza. Ustawiłem zgodnie z zaleceniami 120. I stary, wiesz, mam doskonałe pastrami, no nie? Kiedy się nad nim w ogóle w żaden sposób nie skupię. Więc... Trochę jak palec, tak? Dokładnie, no, no. nie? Powiem ci więcej, mam chyba lepsze doświadczenie, z tym rodzajem urządzenia niż z samym pelletem. Testowałem dwie marki, nie będę ich wymieniał. Jedna wypadła nieco lepiej niż druga, ale żadna z nich, jeżeli chodzi o palet nie wypadła tak dobrze jak elektryczna wędzarnia w tej lodówkowej formie. Tylko, że, jakby, wadą tego był mały załadunek. Jesteś w stanie na minionku ułożyć ze cztery mostki one bywają duże, potrafią po osiem. Tam kilkanaście kilo no, na pewno. No dokładnie, a w tym elektrycznym sprzęcie to powieścisz stary takie, taki jeden porządny mostek, może okay. być się zmieścił. Jedna łopatka, no nie na kości. E, także to jest wada. Wiem, że też są nieco większe, ale żaden większy format nie jest tak duży jak lokomotywa czy też. No tak, tak. dwa minionki powiedzmy Tutaj na dwóch minionkach to niemal że można było przemysłowe ilości Dokładnie, tego tak. robić także to jest moje doświadczenie i ono jest pozytywne chociaż no, zależy co kto chce od sprzętu no, ci którzy są ambitni i mają ochotę opanować zostać władcami dymu i ognia no, przy takim borniaczku ale wiesz, to są ludzie też, którzy bardziej pragmatycznie do tego tak. podchodzą i w ogóle elektryczne sprzęty w dobie fotowoltaiki i tak dalej, no to jednak cieszą się powodzeniem, bo ludzie po prostu mają nadwyżki prądu i nie no. mają ochoty kupować po prostu grilla węglowego, czy nawet gazowego, jeżeli no. mogą sobie postawić kurde elektryka pod, pod domem, czy właśnie wędzarnie na przykład tak. z Borniaka. No dobrze, zróbmy sobie jakąś przeciwwagę dla tej elektryczności wszędobylskiej nowoczesności. I wspomnimy o kolejnym sprzęcie e, charakterystycznym dla barbecue, a mianowicie o grillach ceramicznych, z którymi ty masz dużo doświadczenie. Nie no, tutaj myślę, że obaj mamy podobne doświadczenie, że to nie jest tak, że ja, ja, ja w tym momencie już dwa ceramiki tam mm. stoją mnie pod domem Kamado Joe mm. i Kamado Bono. Zresztą już też mówiliśmy o nich nieraz, yy, ale to też nie jest tak, że ja wiesz, że ja mam takie doświadczenie, że, że jak, jak nie wiem, na gazówkach czy węglówkach, mm. że ja w tygodniu cztery razy potrafię po prostu grillować na tych sprzętach tak. i woże je ze sobą, tylko raczej odpalam je dosyć sporadycznie. Ale okej, okay, gadamy o metodzie low and slow. No to mm -hmm. jaka jest przewaga na pewno ceramików? No, mm. przewaga ceramików jest taka, że tam się ta cała ceramika nagrzewa. I tutaj zużycie węgla, bo jednak na ceramikach mm. głównie się y, grilluje węglem, wędzi tak. węglem, tak, z, z dodatkiem drewna. Mm -hmm. Tutaj raczej się nie używa brykietu. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego, ale mm -hmm. tak po prostu jest. Tak? Ludzie mm -hmm. tak po prostu zaczęli i, i, i robią. To pewnie jest kwestia jakiegoś podejścia do samego mm -hmm. tematu. Tak, że jeden woli prostszą rzecz z brykietem, mm -hmm. a drugą lubi się pobawić i daje wtedy węgiel drzewny. Mm -hmm. y, I tutaj faktycznie. Ta ceramika tak doskonale kumuluje to ciepło, i jeżeli domkniemy prawie do końca ten, te, te wloty powietrza i prawie do końca domkniemy wyloty powietrza, no to faktycznie jesteśmy w stanie tą temperaturę low and slow trzymać na. Takim poziomie, jaki ma być przez nie wiem ile, ale wiele godzin. Mhm. Wiele godzin. Ja myślę, że jak załadujesz tam węgla bardzo dużo, to też oczywiście nie jest tak, że ten węgiel się cały zapali, skoczy temperatura i tak dalej, tylko on się będzie bardzo, bardzo mhm. powoli, to ciepło się będzie sączyło. Mhm. I jak masz całą skorupę dobrze nagrzaną, pięknie też to ciepło, tak zwane, radiacyjne będzie mhm. po prostu dodatkowo fajnie spiekać to mięso. I to są sprzęty, które się fantastycznie sprawdzają w low and slow. Pewnie nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jedyny minus jest taki, że właśnie nie wchodzi tego tam dużo na tego grilla. No są też yy, olbrzymie te yy, jajeczka. No ja mam największego i tutaj wiesz, <gry> no. No na, na minionku zrobię no, z trzy razy więcej. No. Czy znaczy, jak ja byłem w Holandii stary na festiwalu Big Greenega, to gościu wędził stary nogę Strusia? Był tak jeden duży Minion, Aha, czyli to nie Minion je, tylko je, jeszcze, jeszcze większe ceramik. takie, których nie ma w sprzedaży. Tak, tak. tak, A, tak. Okay. No <laughs> ale nawiasem mówiąc, Ceramik to jest dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które robią klasyczną i taką tradycyjną opcję. Ale ci, którzy lubią gadżety i nowoczesne rzeczy, pamiętajcie, że są takie dostawki do, do kupienia. E, takie silniczki elektryczne, które są w stanie ustabilizować dym i temperaturę i, i, i temperaturę, można przez aplikację tak. nawet w telefonie e, sterować i temperaturą i kontrolować ją, więc e, są moduły do dokupienia do ceramików, gdzie można zrobić z ceramika elektryczną wędzarnię tak naprawdę. Jestem zdania, że jak ktoś już, jak kogoś kręci ceramik i węgiel, no. to raczej <laughs> chcę sobie wokół tego pochodzić, a nie włączyć jakieś tam, prawda, urządzenie. Jak lubimy urządzenia, to kupujemy pewnie peleciaka, który sam podaje, sam myśli za nas i, i tyle. No jak widzicie, rozwiązań jest bardzo wiele. No dobrze, ale teraz nasuwa się pytanie, czy w takim razie, żeby uprawiać barbecue... To trzeba mieć lokomotywę, minionka, ceramika czy, bo, czy wędzarnię elektryczną? Czy są jakieś sposoby na to, żeby na zwykłym, poczciwym grillu węglowym albo gazowym zrobić sobie barbecue? Oczywiście, że tak. I w ogóle grill węglowy to jest hmm. bardzo wdzięczne urządzenie, jeżeli już umiemy dobrze kontrolować temperaturę na tym grillu. No tutaj minusem na pewno będzie to, że jak chcemy dobrze ułożyć tą strefę, tą, tą całą temperaturę, dobrze wydzielić te strefy temperatury, no to powierzchni rusztu na mięso zostaje nam niewiele, tak? No jeden kawałek zazwyczaj. Jeden kawałek, tak. Aczkolwiek... Tu macie filmik. Jak prawda, zrobiłem pult porka tak zwaną metodą na węża, i tam wędziłem całą łopatkę na zwykłym grillu węglowym przez cały dzień. Łopatka się zrobiła fantastycznie. Um. I no jakby można, no można i to jest dla mnie zupełnie, to jest wędzarnia, tak, można po prostu grilla węglowego przerobić w wędzarnie i tylko po prostu będzie mało tego mięsa. Znaczy, no, jeżeli robimy to dla swojej rodziny, to będzie go dużo, tak, ale nie jest to sprzęt, którym moglibyśmy jakoś tam przemysłowo karmić ludzi czy robić duże imprezy. Na grillu gazowym ostatnio zrobiłem nawet mostek, taki klasyczny brisket. Mhm. E, tego wideo na pewno jeszcze nie będzie w momencie, jak, jak, to, jak, jak o tym rozmawiamy. Jeżeli chodzi, grille gazowe też można ustawić mm. y, w taki sposób, że, że faktycznie dają nam te 100-120 stopni z dala od rozpalonego mm. palnika. Tutaj najlepiej się sprawdzają oczywiście te zrębki, o których mówiliśmy mm. wcześniej, bo ich trzeba jednak tam trochę kilka razy dosypać w trakcie takiego całego cyklu wędzenia. Y, tutaj niestety jest kolejny mit, który trzeba obalić. Jakby da się podwędzać, da się mm. robić to barbecue, tylko to nie będzie mięso, z którym byśmy mogli pojechać na konkurs barbecue okay. i go wygrać. Nie ma szans, jakby. Niestety, bardziej będziesz miał posmak niż. Delikatny bark, bardzo i tak posmak. Dalej. Jest jeszcze coś takiego, o czym nie powiedzieliśmy, to się nazywa smokring, czyli taki, taka różowa obwódka, która się pojawia. Na, jak przetniemy mięso gdzieś tam w połowie, no to mm. ona powinna być gdzieś na krawędziach. To jest mm. od dymu, po prostu, który wnika trochę w, w mięso. No i tutaj, jakby faktycznie się zawsze ten smoking jakoś tam ocenia. Mm. Na grillu gazowym on jest tak znikomy, tak cieniutki, mm. że faktycznie masz tego dymu po prostu no, minimalną, jakby minimalny posmak. Mm. Wynika to oczywiście z tego, że jak masz nawet grill węglowy, już nie mówię mm. o wędzarniach. Grill węglowy jest po prostu tak zamkniętym środowiskiem, bo masz minimalne wyloty tego mm -hmm. te, te powietrza u góry i po prostu no nie ma szans, żeby ten dym doskonale nie, nie, wiesz, nie obwędził ci tego mięsa, zanim on po prostu się wiesz, mm -hmm. z, tego, z tego grilla wydostanie. A grill gazowy ma po prostu wszędzie szczeliny, wszędzie dziury i tutaj nawet i te, te, wiesz, ten, ten cały ładunek drawienek, jaki wrzucisz, który musi być z dala od mięsa, bo musi być nad źródłem ognia, żeby w ogóle dymił yy, na, na mięso no to tego, tego dymu po prostu jest malutko, ale da się, jakby to nie uh -huh. jest, nie, nie chcę tutaj jakby mówić tak, że koniec, kropka, nie kupujcie grill gazowych, da się to zrobić i zrobiłem to, był posmak dymu, uh -huh. nie wygrałbym z tym mostkiem żadnego konkursu uh -huh. w ogóle, nawet w Polsce uh -huh. pewnie. No właśnie, chyba ostatnia metoda, właśnie dużo osób się pyta, czy da się w warunkach domowych stworzyć coś takiego jak wędzarnia, i miałem kiedyś podejście do czegoś takiego. Znowuż użyłem tych drewienek wędzarniczych, których odradzam jakby do lokomotywy, czy do minionka, ale jakbyście stosowali sobie takie drewienka na patelni, to one w pewnym momencie zaczynają się tlić. I to jest dobry moment, żeby wstawić taką patelnię, najlepiej z żaroodporną rączką, do piekarnika, w którym w 120 stopniach pieczesz mięso, i ten dym się zaczyna tlić. Oczywiście trzeba mieć otwarte okna w kuchni. E... Słuchaj, robiłem takie rzeczy w restauracjach no. z użyciem y, nie drewienek, tylko no. z użyciem po prostu kupowaliśmy sianko dla królika no. w sklepie zoologicznym <laughs> i do dużego pojemnika wkładało się to sianko, zapalało się palnikiem, mm. jak ono zaczynało się palić, to się gasiło, tak żeby tak. to się delikatnie tliło. Wkładało się tam, nie wiem, mięso czy tam. Mm. Warzywa czy olej obok po prostu mm. tego sianka, lekko się przymykało, żeby tylko był lekki jakby mm. wiesz i to, i to wędziło. No. I był posmak wędzenia. Da się tak. to zrobić. Da się, da się. Tak, dokładnie. W ogóle na, na konkursach w Stanach to często się używa po prostu zwykłej beczki, tak nie wiem. Mm -hmm. Jeroen, holender, tak. który był w świnie, pokazywał nam tą beczkę. Czy ty robiłeś coś kiedyś na takiej beczce? Nie robiłem, ale stare, powiem ci tak, konstrukcja minionka to nic innego Just jak. To samo. Beczka, tylko powiedziałbym zrobiona przemysłowo pod grillowanie. No, po prostu masz źródło ciepła na dole, robisz jakiś deflektor czy misę z wodą, mhm. a na górze, ponad tą misą, masz produkt. Pracujesz Masz termometr w tej beczce montowany tak. wiesz jaka tam jest temperatura. Dokładnie. No i ważne, żeby palenisko znajdowało się no, sporo ponad ogniem. Wtedy jesteś w stanie zjechać e, do tej temperatury 120, magicznych 120, 110 stopni Celsjusza. masz barbecue zrobione w każdym rodzaju sprzętu. ciekawe jestem w sumie myślę, że odpowiednio rozpalona beczka do polskiego wędzenia, też by poradziła sobie w barbecue, więc wszyscy, którzy macie w domowych warunkach tego typu beczki, to spróbujcie. Może Wam się to sprawdzi. Jest to na pewno pyszny format jedzenia. No i co? Chyba trzeba byłoby podsumować temat barbecue tematem konkursowym, bo coś takiego jak konkurs jest nierozłączne z kulturą barbecue. Są konkursy na całym świecie, niesłychanie popularne. Jeżdżą całe sztaby, całe teamy, które przygotowują się do tych konkursów latami. Nawet mieliśmy delegację z Polski jakiś czas temu. Nie wiem, jakie tam rezultaty były. Pamiętasz. Czy coś nie się nie, 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 są, nie są jakieś takie, wiesz. Yy, znaczy, słuchaj, no dobra, to zacznijmy o, o, o polskich ekipach. No, były no. dwie ekipy, są dwie ekipy, mm. które jeżdżą. Jedna jeździ dosyć regularnie, to jest mm. stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Grilla i Barbecue. Mm -hmm. yy, a drugie to jest Polish Barbecue Mafia. Oni chyba tam w, raz byli, czy dwa razy? Nie wiem, no jakoś mm. tak wyskoczyli tam raz, mm. rok, czy dwa lata temu. I to jest mega, że oni to robią. tak? Mm. To jest w ogóle super. Ja bym się pewnie zastanowił, czy nie lepiej jednak najpierw zwiedzić te konkursy europejskie, mhm. zanim polecisz do Stanów, no bo tam jest jednak... Słuchaj, no to jest tak, że to o czym mówiłem wcześniej, oni po prostu te pomysły, które my mamy teraz, mhm. to oni mieli je 50 mhm. lat temu, oni, mhm. mają... oni też mają inny smak, tak? No. oni robią ekstremalnie słodkie rzeczy, tak. oni takie rzeczy lubią. Tam nie jest łatwo wygrać, a, no ale jakby tutaj o wynikach jeszcze miałem powiedzieć. No, uh -huh. Na przykład Polish Barbecue Mafia w konkursie Pult Porka, nie pamiętam które, ale za, uh -huh. moim zdaniem zajęła mega wysokie miejsce, bo to uh -huh. było gdzieś tam. No nie chcę już teraz strzelać, ale to uh -huh. było bardzo wysokie miejsce. Bo zazwyczaj uh -huh. jednak gdzieś tam te polskie ekipy są raczej, raczej daleko od uh -huh. tych y, amerykańskich. I to jest dla mnie mega sukces. Mm. Fakt, że Polskie Stowarzyszenie Grilla i Barbecue tam chyba nawet raz albo dwukrotnie zajęło trzecie miejsce, tylko tam jest taka dosyć oddzielna kategoria. Mm. Zaraz powiesz ty jeszcze, jakie mamy kategorie w, mm. w barbecue, ale jest taka kategoria, w której raczej te ekipy spoza Stanów mm. pokazują jakieś tam dania takie lokalne, unikalne, lokalne ze swojej no. kultury i tutaj faktycznie jest to też sukces, że oni chyba tam raz czy dwa razy zajęli w tym trzecie miejsce. Tylko, że tutaj jest znacznie mniej tych ekip, i raczej amerykańskie ekipy nie biorą mm -hmm. w tym udziału. Jest to sukces, ale moim zdaniem ten Pult Pork, Polish Barbecue Mafia, nie pamiętam, ale tam 20 czy 30 miejsce, to był po prostu gigantyczny sukces. Tak, tak. tak. A, okay. A powiedzmy może o kategoriach. Co się robi na tych takich podstawowych konkursach, takich typu KCBS, tak, mm -hmm. czyli po prostu Kansas City, mm -hmm. City Barbecue, tam. Society chyba, nie pamiętam, okay. jakie jest określenie. Jest to, wszystko ustrykt, ust, ustru, jest to wszystko ustalone, co się tam grilluje, jak ma wyglądać, jak się to podaje. Opowiedz coś o tym. Generalnie tutaj na poziomie, że tak powiem, konkursów barbecue światowych mogę się wypowiedzieć stricte teoretycznie. A, a to a tak samo jak ja. Na bazie <laughs> własnych doświadczeń konkursowych Mogę powiedzieć trochę więcej. Wydaje mi się, że te, tak naprawdę, moje doświadczenia są dosyć podobne do tych, które są na świecie, bo zasady są podobne. Ja brałem udział w mistrzostw, międzynarodowych mistrzostwach Polski w Grillowaniu i Barbakiu w Dolinie Szarloty, bodajże w 2016 roku. No i tam było wiele kategorii. Była kategoria Pultpork, kurczak, mhm. dowolnie zrobiony, ryba, oraz potrawa lokalna, sezonowa, jakoś tak to, tak to nazwali. Trzeba, trzeba było coś odjewać, krótko mówiąc. No i to, co było dla mnie ciekawe w tym konkursie, to to, że przydział mięsa był od organizatora. Czyli nie mogłeś przyjechać ze swoją. Łopatką z mangalicy, kiedy ktoś robił e, łopatkę z biedry. Mhm. E, druga rzecz to to, że potrawy konkursowe e, są podawane w zakodowanych opakowaniach, czyli sędziowie nie są w stanie na podstawie wyglądu stwierdzić, kto daną potrawę przyniósł, więc to też redukuje e, 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 korupcję. Mhm. A trzecia rzecz to to, że tam aspekt wizualny, czyli tak zwany plating. W ogóle nie gra roli, bo wszyscy mają podać to w tych opakowaniach zakodowanych dokładnie w tej samej strukturze. Czyli, jak na przykład, robisz pult porka, to masz, możesz dać kawałeczek nieporwany i kawałeczek porwany. I tam e, aspekt wizualny dotyczy tylko tego, czy dobrze jest zrobiony ten smoking e, mm -hmm. i bark, a nie tego, czy masz piękny plating zrobione danie. No i tak, tak. I wszystkie potrawy, które podawaliśmy, mieliśmy po prostu wyciąć, po prostu w dany kawałek, wrzucić do tego e, zakodowanego opakowania, i potem komisja tylko na podstawie smaku. Zapachu mogła tą jakby notę oceniającą dać. To jest fajne, to lubię w już że no. ocenia się tylko kawałek mięsa. Tak, no A nie. A nie, że ktoś po prostu namaluje na talerzu, kurde, no, tak, jakiś tak. wzorek, sypnie ziółkami, kwiatkami i nagle po prostu. Tak. Oszukuje w ten sposób. Ej, oszukiwać można na wiele sposobów, znaczy nie wiem czy to jest oszukiwanie, ale masz też wiesz prezentację, oszukuje no, nie? Zmysły. Ale masz prezentację, jak wiesz, ktoś potrafi hipnotyzującym językiem opowiadać o daniu, to Aha, on już okay. nastawia okay. No tak. sędziego na określone jakby wrażenia. No, tak, no i osoba, okay. która na przykład ma świetny talent kulinarny, ale nie potrafi w PR no, to może w tym sposób przegrać. przegrać tylko przez swoją swoje gorsze nawijanie makaronu na uszy, więc ja też się tym jaram, stary, że jest oceniany po prostu ma smak, ma być dobre, soczyste, tak, tak. E, czuć przyprawy dym i tak wygrywasz konkursy barbecue. Skoro mówimy o e, tych kryteriach KCBA, czyli tam Kansas City barbecue. Co tam kurwa jest? E... Society. <laughs> <laughs> no tak. <laughs> Scientology. Jakie kategorie w tych konkursach barbecue kojarzysz? Z tych najbardziej znanych, no to mi się wydaje, że tam są po prostu cztery kategorie. Mm. Jest żebro, jest pulled pork, jest brisket, czyli mostek yy, i jest kurczak. Okay. Najczęściej to są chyba podwódzia z kurczaka, ale nie. No. Yy, jako takie najbardziej smakowite części. Tylko, że no, ja już wspomniałem o tym, że sam byłem na konkursie, no. gdzie były tylko żeberka. No tak? no. Więc myślę, że jakbyśmy tak dobrze przejrzeli te wszystkie, bo to jest bardzo popularny w ogóle w Stanach no. sposób spędzania czasu. Tak? No. Jest mnóstwo zawodowych ekip, które biorą udział w róż różnych konkursach. No. I tam pewnie byś znalazł bardzo dużo tych kategorii. To nie jest tak, że są tylko cztery kategorie i koniec, tak? No tam w polskim stowarzyszeniu grillowania mieli typa od deseru. E, I no. to też była osobna kategoria. I też było jakieś danie lokalne, więc. Tak, są tam pewnie jakieś kiełbasy, ryby, na pewno na pewno to się zmienia, więc y, jak więcej konkursów odwiedzimy, nie tylko hmm. dwa, to, to, to na pewno pogadamy o tym więcej, albo zaprosimy kiedyś po prostu osobę, która już trochę więcej tego, tego barbecue tak. zwiedziła na świecie. I tutaj nasuwa się pytanie w sumie, e, które już tam krąży po wyobraźni od dłuższego czasu. Czy warto byłoby, jako ekipa Benkarty Gastro, znaleźć się kiedyś jako team na takim konkursie. Na pewno. I czy chcielibyście, drodzy Państwo, zobaczyć nas? Czy będziecie tam kibicowali? No to byście musieli na patronacie tam sporo no. rzucić, ale, ale, ale no, jest, taki, jest taki pomysł, no, żeśmy tak. o tym gadali. Tutaj najciężej jest po prostu chyba z jakimś tam czasem, ale ja zdecydowanie jestem raczej zwolennikiem. Wiesz, co poznałem kiedyś w ogóle w mhm. Weberze, takiego grillmastera, który mhm. prowadził Akademię Grillowania w Belgii. I on był takim starym zwierzęciem po prostu mhm. konkursowym. Zjeździł tego na całym świecie bardzo dużo. Mhm. E, w Niemczech, w Holandii, w Belgii w ogóle jest takich, i bardzo dużo, które już mhm. sporo tam zawalczyły, nawet w Stanach. No i on, jakby wiesz, no, on mi przede wszystkim doradzał, żeby skupić się na Europie na początku, mhm. bo w Europie jest bardzo dużo konkursów. Mhm. Nawet na Litwie jest bardzo fajny konkurs, na który, od którego warto by było zacząć. Więc myślę, że tak, wybierzemy się kiedyś. No. Ty weźmiesz dwa badania, ja wezmę badania mhm. i po prostu będziemy, weźmiemy jeszcze parę osób do pomocy. Mhm. I to jest na pewno do zrealizowania na naszej to-do list. Jak o tym powiemy i wrzucimy to w internet, to mhm. będziemy mieli już taki wiesz, tutaj bat nad sobą, żeby to <laughs> tak. w końcu zrealizować. Tak. Ale myślę, że tak. A potem można by się nawet wybrać do Stanów. No. Słuchaj, ten mój znajomy z Belgii mówił o tym, że. Jakby zawsze coś wygrasz, więc mm. yy, on tak miał podejście. No. Więc jakby yy, trochę kasy zawsze ci się zwróci za to, a przy okazji zyskujesz jakby super doświadczenie. No tak, no i co, tym optymistycznym akcentem kończymy. Jak zwykle zachęcamy Was do komentowania, do dawania swoich uwag. Powiedzcie nam, co byście chcieli obejrzeć w kolejnych odcinkach. I. Oglądajcie nas, lajkujcie i polecajcie. Trzymajcie się i spróbujcie też barbecue w domu. Interesujcie się konkursami. Moim zdaniem warto, po prostu ten temat dopiero kiełkuje. Mhm. Ale w zachodniej Europie jest mnóstwo ekip, które już jeżdżą po całym świecie. Myślę, że to jest tylko kwestia właśnie poznania dobrze tego świata, przećwiczenia swoich dań i też możemy wygrywać. Trzymajcie się. Cześć.